Cześć, dzisiaj sprawdzamy, jak mieszkają i żyją uczestnicy 23. przystanku Woodstock. Który raz jesteście? Pierwszy? Siódmy. Siódmy. O, no to już możecie coś więcej powiedzieć. Woodstockowicz, tak. Ja drugi. Pierwszy. Szósty albo siódmy. Szósty, o to już... Dzisiaj nie pamiętam, wczoraj wiedziałem. Piąty. Piąty, czyli już jakieś doświadczenia masz. I zawsze mamy basen. I zawsze macie basen. Czwarty, trzeci? Ja trzeci. Trzeci. Takie niezbędne rzeczy, coś po prostu must have, co trzeba mieć na Woodstocku. Jak dla mnie to powerbanka. Na pewno folia na namiot, chusta na głowę, woda to przede wszystkim. Piwo. Piwo i tak, i spać można wszędzie. Namiot. Trzeba mieć własny dom. Własny dom. I co w tym dach domu? Dach nad głową. No w domu trzeba się urządzić, tak? Aha. Ja zawsze biorę za dużo ubrań. Czyli co jest niepotrzebne? Ubrania. Trzy koszulki to za dużo. Saperka. Chusteczki rąk. Tak, o, takie te nawilżone. Piwo. Piwo. Zdecydowanie. Piwo. No właśnie, tutaj dużo ludzi mówi piwo, a reszta się jakoś ułoży. No, coś w tym jest. I co byś tutaj zmieniła? Jest coś takiego? Nie. Co byś dodała? Bo tutaj niektórzy mówią, że więcej... Więcej toitojów! O, więcej toitojów. A jak z prysznicami? Mniejsze kolejki. Mniejsze kolejki. I byłoby super. No więcej prysznicy mogłoby być, żeby trochę cywilizacji było. No ale to jest Woodstock, trzeba przeżyć. Mokre chusteczki i dajemy radę. Czym jest dla was Woodstock? W krótkich, żołnierskich zdaniach. Chilloutem, wypoczynkiem, czymś na co się czeka cały rok, żeby przyjechać, po prostu zapomnieć o wszystkim innym, co jest, po prostu się zostawia w Poznaniu, czy tam w jakimś miejscu. Ja czuję się jak w domu tutaj, jak w domu, naprawdę. To są trzy dni, na które się czeka po prostu cały rok, nie?